Kolejny przedsiębiorca, Krzysztof Pronowic. To jest fajny biznes. Jesteś w dowolnym miejscu świata, chce ci się polskiego mleka, klikasz i Krzysztof ci to dowozi. Tak wygląda twój biznes? W skrócie można tak powiedzieć. Właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkasz i gdzie chcesz, żeby były dostarczone te zakupy, to tak działamy. No, i Polska, i Europa. Dalej póki co jeszcze żeśmy się nie wychylali, ale dość dużo miejsca także starczy. No właśnie o tym twoim biznesie, takim dla mnie osobiście nietypowym, trochę więcej. Zawsze mnie interesuje ten początek, tak? Że coś, siedziałeś w domu i myślałeś sobie, ale fajnie by było mieć taką stronę, klikasz sobie i przynoszą ci jedzenie. Od tego się wziął pomysł, czy skąd? Generalnie sama myśl powstała od tego, żeby swoją aktywność gdzieś uruchomić w internecie. Żeby właśnie handlować, sprzedawać jakieś produkty bądź usługi. Gdzieś tam w konwersacjach ze znajomymi, już teraz obecnie moją żoną, padło to hasło, że spożywka przez internet. To był rok 2010, także to jeszcze wszystko dosyć raczkowało i wydało się to abstrakcją tak naprawdę, że no, kto by chciał. I wtedy po prostu trzeba było zadać dokładnie to samo pytanie w wyszukiwarce Google i się przekonać, czy już ktoś to robi, bo wychodziliśmy z założenia, że jakoś tak specjalnie pionierami nie chcemy być i innowatorami w jakiejś nowej przestrzeni. Okazało się, że takie sklepy już działają. Gdzieś tam faza projektu, przygotowania i tak już 8 rok leci, jak działamy. Mamy ten swój oddział w Szczecinie, teraz już poprzez licencję i franczyzy rozwijamy się na inne miasta, jesteśmy też już w Trójmieście. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No właśnie, to tak krok po kroku przyjdźmy. Kiedy otworzyliście, to pierwsze usługi były skierowane gdzie? Do Szczecina, do dzielnicy, do kraju? To trzeba tak rozgraniczyć, jak działamy, bo mamy tutaj jakby logistykę po naszej stronie i logistykę, którą zlecamy do firm trzecich. I wówczas, jeśli chodzi o Szczecin i te okolice, działamy to na zasadzie własnego transportu i naszych pracowników, którzy te produkty dostarczają. Natomiast miasto, poza miasto Szczecin, do innych lokalizacji, do innych państw, już się to po prostu odbywa wysyłką kurierską. Nie wszystkie produkty oczywiście, które mamy w ofercie, podlegają tej wysyłce, ale tak to działa w zasadzie, tak w skrócie. Inne kraje, to od początku była taka wizja, czy to się urodziło w trakcie? Sam rynek tak naprawdę zapukał do nas, do naszych drzwi i poprosił. I tak się właśnie rozwinął ten kierunek skandynawski, który troszeczkę inaczej działa, a z racji tego, że jednak tych Polaków naszych wyemigrowało, bo głównie Polaków obsługujemy za granicą, ta potrzeba tych polskich produktów jest dość na tyle silna, że chętnie nasi rodacy zapłacą za usługę dostawy i zamawiają też do innych państw. Kiedyś mieszkałem 2 lata pod Londynem, to wiem, jak Polacy tęsknili za polskimi produktami. No stąd też wysyp polskich sklepów właśnie. Tam, gdzie tych Polaków jest więcej, to tych sklepów też jest dużo. Właśnie, co ciekawe, my tej sprzedaży za granicę mamy więcej do tych krajów, gdzie ci Polacy są bardziej rozproszeni, są w skupiskach jakichś wielkich, gdzie tych polskich sklepów jest mniej. Gdzie najdalej wysyłacie swoje produkty? No tak jakby od tego Szczecina do nas spojrzeć, no to do tej Portugalii, ale tak naprawdę no Skandynawia tam chyba, nie? To te górne części Skandynawii to jest właśnie najdalej. Właśnie, mówiłeś o franczyzie. Tak. Opowiedz coś o tym, może też przedstaw ofertę, może ktoś słuchając będzie zainteresowany. Z franczyzą to było na dwa sposoby trochę. Zaczęło się od tego, że po niecałym miesiącu, półtora, jak już działaliśmy, zwrócił się do nas przedsiębiorca z Warszawy, który chciałby wejść też ten biznes i że mu się sklep bardzo podoba i tak dalej. I gdzieś tą naszą całą działalność staraliśmy się właśnie przygotować do tego, aby ten model naszego biznesu mógł być kopiowany też w innych lokalizacjach. No i poszło dosyć dużo energii, gdzieś tam potem ten temat został zaniechany, ale udoskonaliliśmy cały czas nasze narzędzie, ten sklep. I tak po tych już prawie że 8 latach po prostu zgłosiła się do nas osoba, która gdzieś działała w handlu tradycyjnym, ale chciała też być online. I jakby teraz ta usługa właśnie jest bardziej stworzona na takiej zasadzie, że byśmy informatyzowali już istniejące sklepy po prostu. Czyli ktoś, kto chce, nie chce jakby, żeby ten klient do niego przychodził w najbliższej odległości, ale żeby to on też mógł do tego klienta się pofatygować. Czy są jakieś plany na przyszłość, które mógłbyś zdradzić, czy czekacie na informacje z rynku, jak to pójdzie? Plany są może
jakby na dwa kierunki byśmy chcieli się rozwijać. Byśmy chcieli informatyzować polskie sklepy za granicą, bo tu jest fajna nisza i oprócz tego na pewno w każdym dużym wojewódzkim mieście na zasadzie tych oddziałów chcielibyśmy być, bo na tym naszym terenie Szczecina jesteśmy zadowoleni, wszystko tam działa. W tym miejscu się skupiamy właśnie bardziej na optymalizacji, jakby do dopieszczania tego biznesu, żeby on był taką niezniszczalną maszyną. No i to potem będziemy chcieli kopiować w innych lokalizacjach. A teraz popatrzmy trochę szerzej na twoje życie. Czy tą żyłkę przedsiębiorczości, która ewidentnie w tobie jest, wyssałeś z mlekiem matki, że tak powiem, czy... To znaczy, można tak powiedzieć, że gdzieś od tych najmłodszych lat był taki ten pociąg do tego jakiegoś handlu, do jakiejś, nie wiem, do jakiejś sprzedaży. Nawet pamiętam, jak gdzieś jeszcze będąc w szkole podstawowej zdarzało mi się, nie wiem, produkować proce i sprzedawać je kolegom, potem się u dyrektora tłumaczyć, jak do tego doszło, że ktoś tam gdzieś tam z tej procy dostał gdzieś tam pod oko. I tak było takie właśnie takie wolnościowe usposobienie i takie przekonanie, że firma, własna firma może mnie doprowadzić do takiego miejsca, że to ja jestem kowalem tego swojego losu. No tak, to takie było myślenie i stąd jakby się wzięła ta chęć posiadania firmy. Na plakietce, której masz, jest napisane juror, tak? Zgadza się, dostąpiłem zaszczytu takiego. W planie na start, opowiedz tak trochę w dwóch słowach, plan na start i trochę twoje refleksje, może nie o konkretnych pomysłach, ale jak patrzysz na tych przedsiębiorców, którzy, czy tych, którzy chcą być przedsiębiorcami, którzy są w tym planie, jakie masz w związku z tym refleksje? Refleksje mam takie, że tak jakbym troszeczkę cofnął się w czasie o 10 lat i spojrzał w lustro i dokładnie miał podobne jakby podejścia i przemyślenia, też ten ogromny entuzjazm, który towarzyszy tym ludziom. Są te takie błędy przedszkolaka, tego przedsiębiorcy, można tak to nazwać, ale po to jest ten plan na start, żeby właśnie spotkać się z nami troszeczkę starszymi kolegami, gdzie możemy powiedzieć, zwróć na to uwagę, zwróć na tamto. Ale ja i tak wychodzę z założenia, że te malutkie frycowe każdy gdzieś tam w tym biznesie musi zapłacić. Błędy są mniej więcej podobne, zmieniają się te pomysły, zawsze gdzieś tam jest skupienie się na tym produkcie bądź usłudze, mniej trochę na sprzedaży, troszeczkę się gdzieś tam role ceny za bardzo przewyższa i się skupia na tym, że ja będę tańszy od konkurencji, ale to no, każdy gdzieś tam chyba się musi troszeczkę oparzyć w tych kwestiach i jak nie będzie go to kosztowało jakichś większych długów i problemów w życiu takim prywatnym, to powinno być w porządku. A teraz patrząc na swój własny biznes, jaki największy błąd popełniłeś? Największy błąd, jaki popełniłem? Może on nie był taki wielki w znaczeniu finansów, tak? Ale taki, który mówisz z perspektywy lat, tak, to był błąd. Może, że za późno na te rynki zagraniczne się otworzyliśmy, bo generalnie takich kardynalnych błędów, żebyśmy się otarli o bankructwo, czy żebyśmy przeinwestowali, przez te 8 lat w zasadzie takich problemów nie było. My dosyć rozsądnie to wszystko budowaliśmy, rozwój finansowaliśmy zawsze z zysku, nie wspieraliśmy się jakoś mocno kredytami, czy już pożyczkami jakimiś, ale czy jakiś większy błąd taki, który bym żałował i żebym zmienił? Nie wiem, czy na pewno bym, może dziwnie zabrzmi, czy na pewno bym spożywkę znowu poszedł, bo myślałem, że to będzie prostsze. Jest to dość trudny rynek, wymagający, to nie jest tylko tak, że te zakupy, że te produkty, tu trzeba się bardzo skupić na serwisie i na obsłudze klienta, że to jest, dużo bardziej jest to kluczowe niż tak naprawdę ta oferta, którą mamy, jeśli chodzi o ten asortyment produktowy. Ale takiego gwoździa, którego bym zmienił, czy coś takiego mam, to tak no, nie przychodzi mi do głowy. No, możliwe, że nie było. Ale to tak pewnie w każdej branży, to tak jak ludzie, ja działam głównie w usługach, tak, to gdzie mówią, no, usługi to jest proste. I tak i nie. Wszystko się wydaje proste, jak się nie robi. Ale okej, a to pójdźmy teraz w drugą stronę. Spójrzmy na te twoje lata prowadzenia biznesu. Odnieśliście sukces, tak? To oczywiście można różnie sukces definiować, ale generalnie, tak? Macie powodzenie, więc pytanie, jakie czynniki, czy jaki jeden czynnik, czy kilka czynników uważasz, że były kluczowe w tym, żeby, na przykład wspominałeś, tak, że nie braliście żadnych dofinansowań, także rozwijaliście się w oparciu o własne środki, własne zarobki. Co jeszcze było takie istotne w tym, że wasz biznes się rozwinął?
na pewno obsługa klienta, słuchanie cały czas. To nas wyróżniało od dużych graczy na tym rynku, że jak to ja zawsze mówię, że mrówka między nogami słonia może troszeczkę szybciej sobie lawirować i tak naprawdę w momencie, kiedy trzeba było jakąś ekstra usługę nawet zrealizować, takie indywidualne podejście, dawało nam przewagę. Dawało nam to przewagę na rynku, procentowało. Mamy naprawdę wielu klientów, którzy już od lat są z nami i mimo tego, że nie zawsze jesteśmy tańsi, ten klient woli być z nami. Także na pewno ten serwis, ta obsługa, to było ważne, na czym się musieliśmy skupić, tak sobie myślę. Mhm. Krzysiek, a teraz przejdźmy trochę na taki grunt bardziej prywatny, poza biznesem. Masz jakieś hobby, coś, co Cię interesuje? Piłowarstwo, o którym na końcu będziemy mówić, na pewno sport, ale zawsze gdzieś tak jest, że te hobby tak gdzieś z tyłu głowy, bo jest myślenie, żeby to spróbować zamienić na biznes i żeby potem gdzieś jeszcze coś z tego było. Ale tak, no jest na pewno, piłowarstwo jest taką drugą odnogą, jakąś taką moją aktywnością, gdzie dosyć mocno się zajmuję i z pewnością będzie to zamienione na już tak na poważny biznes. A w sumie to tego nie wiem, jakby miałem research w internecie, czy jeszcze jakiś inny biznes prowadzisz oprócz nie, tego? Nie. Jesteśmy tylko w tym e-shopie i jest budowanie marki właśnie browaru, który będzie gdzieś tam za jakiś czas wypuszczał piwo, ale to jeszcze biznes taki sformalizowany nie jest. Co będzie piwo, a zbiro? Kto wie, dzisiaj z Kamilem były pierwsze takie rozmowy prowadzone, mówię, dlaczego mnie tu nie ma, to mi powiedział, bo nie zapytałeś, no także będę musiał zapytać w końcu chyba. Dobrze, a powiedz, ktoś tego słucha, mówi, o ciekawa usługa, nie słyszałem o tym, jak można Was znaleźć w internecie? Chodzi o stronę. No po prostu na dwa sposoby, szukając produktu bądź usługi. I jeśli chodzi już o to, jaką świadczymy usługę, to na te frazy najważniejsze oczywiście bez problemu nas się znajdzie, a tak naprawdę często nas coś znajduje, bo właśnie mieszka, nie wiem, w takiej miejscowości, gdzie nie ma dużych sklepów i poprzez po prostu produkt, który chce znaleźć. Nie? Albo właśnie my tylko dostarczamy do tego miejsca, ktoś inny nie dostarcza. W ten sposób gdzieś się wyróżniamy i tak nas się znajduje. Bo wasza strona to jest e-shop.24. Był Szczecin, a teraz już jest 24.pl. Okej, dzięki za korektę. Okej, pokazuje mi, że tutaj powoli mamy kończyć. będziemy kończyć. Powiedz, jeżeli chodzi o Asbiro, tak? O tej uczelni też tutaj, bo w tym kontekście też nasz wywiad przeprowadzamy, w tym kontekście jest ten plan na start. Jakbyś mógł tak w dwóch, trzech słowach powiedzieć ludziom, którzy tego słuchają, czym jest Asbiro i dlaczego warto tutaj się pojawić, studiować czy przyjechać na konferencję chociażby? Ja wystawiając ocenę Asbiro na Facebooku napisałem, że jest to ostoja wolności. I tak, to jest takie miejsce wolnych ludzi, przedsiębiorczych ludzi, którzy chcą też być dla innych ludzi, dzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. Ja tu się czuję tak naprawdę jak ryba w wodzie, nie? Bo każdego rozumie i każdy mnie rozumie. Jakoś wszyscy nadają na tych samych falach i właśnie ci ludzie są największą wartością i chyba z tego powodu najbardziej bym polecał przebywanie z Asbiro i z całą tą społecznością. Dzięki Krzysztof, dzięki za podzielenie się tym. Super, że jesteś w tej komisji, nie mogą się od Ciebie uczyć, my też mogliśmy tutaj. Gratulacje i rozwijajcie się dalej. Poszerzaj te kierunki, a od Asbiro taki mały prezent, może zachęta do tego, żebyś też to wystawił. Ocenimy konkurencję, nie ukrywam, że na piwie znam się już dość dobrze, także zobaczymy. Dobra, dzięki Krzysztof. Dziękuję Ci.